Program samorządowy miasta Szczecinek. Gości nas pan burmistrz Daniel Rak. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, zacznijmy od tego, czy Szczecinek chce się stać miastem uzdrowiskowym, pozazdrościć na przykład Ciechocinkowi, jeżeli chodzi o tężnię? To znaczy uzdrowiskiem nie będziemy, ale musimy tworzyć jak najlepsze warunki dla mieszkańców, dla osób odwiedzających Szczecinek. Takie są oczekiwania mieszkańców, duży potencjał samego parku, jeziora, także to wszystko na pewno sprzyja temu, żeby budować, tworzyć infrastrukturę, która będzie wykorzystywana i dedykowana właśnie dla takiego wypoczynku po pracy, ale też i podczas takich naszych urlopów tutaj lokalnie spędzanych. Mieszkańcy oczekują od miasta wybudowania takiej tężni celankowej, wprawdzie nie tak wielkiej jak tężnie w Ciechocinku, ale takiej tężni, która by też troszeczkę zmieniała powietrze. Tak, no jeżeli chodzi o tężnie solankowe, no to one są stosowane właśnie w parkach, w miejscach wypoczynkowych i też taka tężnia, mam nadzieję, powstanie na wysokości ulicy Jasnej przy centralnym placu zabaw. Oczywiście obiekt jeszcze nie jest do końca doprecyzowany, natomiast w tej chwili tutaj inspektorzy sprawdzają możliwości. Oczywiście przeznaczona kwota 200 tysięcy też jest pewnego rodzaju ograniczeniem. Niemniej jednak taka instalacja powstanie w naszym szczecineckim parku. No powiedzmy, że tężnia to jest jakiś obiekt zabudowany, w środku trochę tarniny i zamknięty obiekt solanki. Znaczy, jeżeli chodzi o same tężnie, tak, to one mają to do siebie, że wokół takiego obiektu zlokalizowane są ławki. Oczywiście umiejscowienie takich ławek nie jest przypadkowe. Właśnie osoba, która będzie chciała skorzystać z tężni solankowej, będzie mogła usiąść, poddychać. Oczywiście to miejsce też chciałbym, żeby było dobrane tak, że niektóre osoby preferują przebywanie, można powiedzieć, w słońcu, inne preferują zacienione strefy. Także tutaj to trzeba po prostu bardzo, bardzo subtelnie dobrać i optymalnie. Warunek tylko taki, żeby ten aerozol trafiał do właściwych miejsc, czyli tak, do płuc człowieka, który tam siądzie. Panie burmistrzu, park jest bardzo duży, to już powiedzieliśmy na wstępie. I jest wiele elementów, które tam wymagają naprawy. No na przykład drewniane pomosty. To znaczy tak, w ogóle w tym budżecie, który mamy, będziemy mieli dwie kolejne inwestycje. Jedna będzie to remont alejek parkowych z infrastrukturą towarzyszącą, czyli wymianą jakichś ławek i tym podobnych rzeczy. No i nawierzchnie. Przede wszystkim nawierzchnie, tak. Park jest uczęszczany zarówno przez spacerowiczów, rowerzystów, ale też do Nordic Walking, biegacze. No i cóż, mamy tutaj, wiadomo, jesteśmy kilkanaście lat po remoncie parku i alejek i one wymagają na pewno naprawy nawierzchni. Woda zdegradowała pewne powierzchnie i uszkodziła, także zdajemy sobie z tego sprawę. Na ten cel w budżecie mamy zabezpieczone środki, uzyskaliśmy dofinansowanie. Sam remont ścieżek, alejek będzie kosztował 2 miliony 350 tysięcy. Cieszę się, bo tak jak powiedziałem, przedstawiając radnym budżet, że w tym roku będziemy realizowali inwestycje, które mają dofinansowanie i w tym właśnie przypadku 2 miliony pozyskaliśmy z zewnątrz, jeżeli chodzi o remont tych nawierzchni. A idąc dalej, jakby jest kolejny temat, czyli remont naszej plaży, która też ponad 10 lat temu została oddana do użytku. Tam też mamy przewidziany remont poszycia, czyli tych dech, po których się stąpa, i konstrukcji. Wiadomo, wszystkie elementy, które mają styczność z wilgocią, z wodą, ulegają spróchnieniu, degradacji i tutaj też znając stan techniczny naszej plaży miejskiej i pomostów, jesteśmy tutaj zobowiązani do tego, żeby dokonać stosownych napraw. Taką nowością, którą chcemy wprowadzić, będzie zastąpienie deski naturalnej deską kompozytową. O, to będzie trwałe. Tak, to jest na pewno trwalszy element. No wiadomo jest, że deska kompozytowa nie ma takiej nasiąkliwości jak zwyczajna decha i tutaj każdy, kto miał do czynienia z tarasami, to wie o tym, że to rozwiązanie wydaje się być optymalnym. Ale też taka wiadomość dla dzieci, dla rodziców, którzy spędzają czas na szczecineckiej plaży, będzie ta plaża doposażona w różnego rodzaju
rodzaju ślizgawki, takie atrakcje dla dzieci, potrzebne, żeby urozmaicić jakby pobyt na naszej plaży. Także na tą inwestycję mamy przewidziane 2 miliony 150 tysięcy, z czego też 2 miliony złotych udało nam się pozyskać z zewnątrz. Także te, jak powiemy, że te praktycznie 4,5 miliona, które za chwilę będziemy inwestowali zarówno w ścieżki, jak i w plażę. 4 miliony pochodzą z zewnątrz, 500 tysięcy jest bezpośrednio z budżetu naszego miasta. No i powiedzmy jeszcze, że w tym będzie także remont hangarów dla statków. Tak, tak, tak. Jest jeszcze tutaj, na pewno są potrzebne w dokapitalizowaniu hangaru i te w tych właśnie 2 milionach 150 tysiącach też jest pewna pula przeznaczona na remont najbardziej potrzebnych elementów w hangarze dla naszej tej floty, która obsługuje pasażerów na Jeziorze Trzesiecko. Panie burmistrzu, wiemy, jakie są szczecineckie ulice. One są non-stop naprawiane i pogoda non-stop nam je rozsadza, ale są też takie, które wymagają budowy od zera. No jedną z takich ulic jest na pewno ulica Modrzewiowa. No, ulica Modrzewiowa jest to dzisiaj jeszcze w planach, tak, w planie zagospodarowania przestrzennego, jest także w planach inwestycyjnych szczecineckiego ratusza, jest już opracowana dokumentacja projektowa zatwierdzona, ale już jesteśmy też po przetargu. Mówimy tutaj o uruchomieniu kolejnych terenów dedykowanych mieszkalnictwu jednorodzinnemu. Jeżeli chodzi w ogóle o Szczecinek, patrzymy to, co się dzieje i o zapytania w Wydziale Nieruchomości, bardzo duże zainteresowanie działkami budowlanymi. Widać, że mieszkańcy chcą tutaj realizować swoje zamierzenia inwestycyjne, czyli budować domy i mieć swój kawałek ziemi. No ale żeby to powstawało, no to musimy przygotować taki teren inwestycyjny, czyli wybudować drogę, wcześniej wykonać uzbrojenie. Mówimy teraz o ulicy Modrzewiowej, czyli odcinek drogi, która będzie na przedłużeniu ulicy Jesionowej w kierunku ulicy Bukowej. To się kiedyś tak potocznie nazywało osiedle Krajeńskie. Krajeńska i to jest przylegający do ulicy Pilskiej po lewej stronie, jak wyjeżdżamy w kierunku na Poznań. Ten odcinek drogi uruchomi kolejne przestrzenie terenów należących do miasta, które będą zgodnie z planem zagospodarowania później przeznaczone do sprzedaży. Tak można, charakterystycznym punktem w tej części, w tej dzielnicy jest na pewno firma Timex i to jest właśnie, jeżeli ktoś się interesuje takimi przestrzeniami, to tak dla zrozumienia tematu powiem tak, że ulica Bukowa, tej drogi jeszcze nie ma w kierunku do ulicy Jesionowej przy firmie Timex. Także te tereny mam nadzieję, że cieszyły się jakiś czas temu dużym powodzeniem, jeżeli chodzi o zainteresowanie i nabycie. Mam nadzieję, że tak dalej będzie. Inwestycja w ogóle nie jest tania, bo kosztuje ponad 5 milionów złotych. My jesteśmy już po przetargu, mamy dofinansowanie na poziomie 60%, czyli ponad 3 miliony mamy tutaj dofinansowania z Krajowego Funduszu Dróg Krajowych. Także kolejna inwestycja drogowa, kolejne tereny dedykowane dla mieszkańców Szczecinka. I to jest bardzo ważne, bo dobrych dróg nigdy za wiele. Panie burmistrzu, na pewno to nie są wszystkie inwestycje, które będą realizowane w tym roku, ale żeby o wszystkich powiedzieć, to trzeba naprawdę dużo, dużo czasu. Tak jak na sesji pan to przedstawiał, to trwało ponad godzinę. Tak jest. Jeżeli chodzi w ogóle o budżet, na pewno będę chciał państwu przekazać kolejne informacje. Tych inwestycji w naszym budżecie mamy prawie za 41 milionów. Tak, także dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Myślę, że wkrótce ponowimy ten temat. Dziękujemy. Wrócimy do tematu. Tak, dziękujemy. Dziękuję bardzo.